Namaste kochani, witam Was w kolejnym odcinku mojego wideobloga, zawsze z hashtagiem Smaki Indii. Aleksandra Zalewska, autorka projektu Atelier Podróży i bloga o Indiach, Polka mieszkająca w Indiach. Jesteśmy w tej chwili na moim balkonie, w mieszkaniu w Bengalurze, w stanie Karnataka w Indiach. Mimo tego, że w Polsce jeszcze nadal trwa zima, to tutaj jak widać pogoda jest całkiem przyjemna, na co też wskazuje mój strój. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na mały spacer po moim mieszkaniu, żeby pokazać Wam, czym różni się mieszkanie polskie od mieszkania indyjskiego. Jakiś czas temu na moim blogu ukazał się artykuł właśnie o nazwie Indyjskie mieszkanie, w którym wypunktowałam wszystkie te najważniejsze rzeczy, ale wiadomo, zobaczyć to z bliska, zobaczyć to u kogoś, kto tutaj jest na miejscu, jest zupełnie inaczej. Dlatego też pokażę Wam kilka kwestii. Jak już zapewne zauważyliście, na balkonie znajduje się siatka. I ta siatka jest elementem dość ważnym, nie powiem, że niezbędnym, ale dość ważnym, ponieważ wszędzie tutaj krąży masa ptaków, również gołębi. I te gołębie niestety, ale potrafią wszędzie siadać i wszystko nam tutaj zabrudzą. O, jak widać, właśnie tam jeden poleciał. Są tutaj też sokoły, tudzież jastrzębie, to już kwestia dla tych, którzy lepiej się na temacie znają. I tu mamy tak zwany grill. Ten grill, ta barierka jest zrobiona w taki sposób, żeby można było na niej rozwiesić sobie dodatkowo jakieś pranie. Mimo tego, że mamy tutaj taką podwieszaną, tak jak w Polsce często w łazienkach się znajdują, możliwość powieszenia sobie prania. Tutaj osiedle i element niezbędny, zewnętrzna część właśnie od klimatyzatora, dlatego że bez klimatyzacji w tutejszych warunkach bardzo ciężko jest wytrzymać. I też element, który pokazywałam Wam już wcześniej w artykule, czyli mop. Ale jak zobaczycie, ten mop wygląda bardziej jak taki mop przemysłowy i do niego jest oczywiście wiadro, więc takiego mopa jak Wileda ciężko tutaj dostać i też mało kto się na to decyduje, dlatego że bardzo szybko się to niszczy, nie do końca jest to praktyczne. Kolejna rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę tutaj, to jest sposób, w jaki zrobione są w Indiach okna. Widać to tutaj, na tych drzwiach balkonowych, widać to też tutaj. Czyli tak na dobrą sprawę większość okien i drzwi balkonowych jest montowana w taki sposób, że są przesuwne. Mają takie jeżdżące elementy, co jest i fajne, i niefajne, i do tego mamy taką, jak widzicie, siatkę. Ta siatka zapobiega oczywiście temu, żeby do środka nam wlatywały jakieś komary, insekty, żeby wchodziły nam na przykład jaszczurki, które też w tym klimacie występują. Minus tego jest taki, że o ile tutaj z punktu widzenia balkonu jeszcze jesteśmy w stanie sobie umyć pewne rzeczy, o tyle niestety, ale okna, które są tutaj na zewnątrz, tak jak popatrzycie na przykład u moich sąsiadów, nie ma opcji, żeby sobie je dobrze wyczyścić. Co oznacza, że jak się może zastanawiacie, dlaczego gdzieś w Indiach zawsze te okna są takie brudne, to właśnie często dlatego, że niestety, ale przy tych oknach zawsze jedna część zostanie brudna, niedomyta, bo nie da się do niej po prostu dosięgnąć. Dodatkowo też już widzicie tutaj, że niezależnie od tego, które jest to piętro, bardzo często wszystkie okna są zakratowane. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakie ma to przełożenie praktyczne, oprócz tego, żeby mogły sobie przysiąść na tym gołębie. Jesteśmy teraz już w środku mieszkania, w kuchni. Kuchnia może dużo się nie różni, jest też mikrofala, natomiast jak popatrzycie tutaj na tą płytę gazową, może nie jest to element standardowy, niektórzy oczywiście mają też indukcję, nie zmienia to jednak faktu, że taka kuchenka gazowa będzie cieszyć się większą popularnością właśnie po to, żeby na przykład można było na ogniu opalić sobie jakieś warzywa, albo też jeżeli wejdziecie sobie na mojego Instagrama i zobaczycie sobie jedną z wyróżnionych relacji, która nazywa się Indyjski Chleb, to właśnie na tych palnikach tutaj możemy sobie obracać ten chleb i on nam wtedy ładnie rośnie.
Kuchnia, jak popatrzycie, jest podzielona na dwie części, które to części są podzielone taką obniżoną, jakby tutaj takim progiem niewielkim. I to powoduje, że w tej części gospodarczej, bo to jest część tak naprawdę gospodarcza, jeżeli wyleje się woda, a na przykład potrafi wybić woda tam z tego źródełka, to wtedy nie zalewa nam całej kuchni i nie niszczy nam tutaj mebli. Element, który też się już wcześniej pojawił, czyli te butelki. Po co są te butelki? Te butelki są po to, że tutaj w części gospodarczej wisi sobie filtr. I ten filtr do wody jest dość niezbędny, dlatego że no tutaj raczej nie kupuje się butelek z wodą, bo jest to nieopłacalne, więc większość osób w domu taki filtr montuje i potem nalewa sobie właśnie do takich butelek wodę. Tą wodę przechowuje i wykorzystuje właśnie do gotowania czy też do picia. Kolejna rzecz, którą zobaczycie, to to, że właśnie tutaj stoją niestety niezbyt estetyczne, ale te butle gazowe, a tutaj tak, pralka. To jest pralka, to jest kuchnia, a to jest pralka. Niestety, ale w Indiach no nie ma za bardzo możliwości z punktu widzenia hydraulicznego, żeby podłączyć pralkę w łazience i nie ma też na to za bardzo miejsca. Dlatego też zawsze w tej części gospodarczej jest to wszystko przygotowane tak, żeby można było tą pralkę sobie tutaj podłączyć. Plus jest taki, że jak tutaj się wypierze, to tutaj można od razu wyjść na balkon i to pranie sobie wywiesić. Jako ciekawostka zajrzymy do zamrażarki, żeby tylko pokazać Wam, że tak naprawdę niestety nie ma w niej lodów, za to są woreczki i pudełka, które są pełne przypraw. I to jest jedna z tajemnic indyjskich pań domu, że tak naprawdę przyprawy, żeby zachowały świeżość, powinny być przechowywane właśnie w zamrażarce. A skoro o przyprawach mowa, to tutaj jest typowe takie indyjskie pudełko na przyprawy. Jak widzicie, jest tu w środku bardzo kolorowo. Nie wiem, czy dobrze to widać, ale tak naprawdę mamy tu pełny zestaw, z którego możemy sobie zrobić swoją własną mieszankę masala. To wszystko jest dobrze zamknięte w tej stalowej konstrukcji, tak żeby nie uciekały nam żadne aromaty. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, to jest taki worek, który wiesza się na drzwiach wyjściowych i do tego worka ta firma dostarcza nam codziennie świeże mleko. Oczywiście można zrobić to codziennie, co któryś dzień. Oprócz mleka może to być też maślanka albo masło i inne produkty, które są przetworami mleka. I tak codziennie 5:36 świeże produkty docierają do naszego mieszkania. Tutaj na lodówce taki element niezbędny, który zarówno jest połączony z lodówką, jak i na przykład z klimatyzatorem, czyli stabilizator. Ten stabilizator powoduje, że w momencie, kiedy dostęp do prądu jest ograniczony albo zmienia się też natężenie prądu w gniazdku, a w Indiach jest to dość częste, to nie zepsuje nam to całego urządzenia, a jednak zarówno klimatyzator, jak i lodówka są na takie zmiany prądu bardzo wrażliwe. A tutaj na suszarce suszą nam się naczynia, które jak widzicie wszystkie są stalowe. Oczywiście mamy też w domu inne naczynia, takie bardziej nazwałabym to dla gości albo od święta, natomiast na co dzień używa się właśnie takich stalowych kubeczków, stalowych misek, które są nieodzowne do dań indyjskich i miotła. Miotłę też już wcześniej pokazywałam na zdjęciach. To jest taka typowa indyjska miotła, tam jeszcze jedna jeszcze zapakowana, która jest zrobiona z trawy, więc taka miotła generalnie nie kosztuje dużo. Co prawda problem polega na tym, że jak się nią zamiata, to często też te elementy tej trawy gdzieś tam nam po prostu zostają na podłodze, więc ją trzeba w miarę regularnie wymieniać, jak ona się zaczyna odkształcać. Ale no, odkurzacz nie jest standardowym elementem wyposażenia indyjskiego domu. Tym bardziej, że jak popatrzycie tutaj na podłogi,
to tak naprawdę mamy prawie wszędzie, oprócz sypialni, w zasadzie jednej sypialni, wszędzie są takie kafelki, marmury, jakieś granity, coś takiego, co pomaga też nam trzymać ten chłód w mieszkaniu i pomaga nam też utrzymać w tym mieszkaniu czystość. No, tym sposobem wszystkie te elementy tutaj leżą sobie do sprzątania na podłodze niestety, ale tą podłogę można sobie przynajmniej zmieść, umyć i tak jak wspominałam w artykule też, trzeba to robić codziennie, bo pomimo tego, że mamy tutaj w oknie tą siatkę, to przez tą siatkę też przechodzi ten brud i ten kurz. Na dobrą sprawę ta siatka też trzeba ją regularnie myć, bo ona po prostu jak od miasta gdzieś tam wieje, to cały ten kurz osiada i potem przenosi się do mieszkania, przenosi się tutaj i trzeba to sobie wszystko codziennie niestety posprzątać. Tutaj mamy indyjskie gniazdko. Jak widzicie, nieco różni się od tego polskiego i nie każda wtyczka do niego wchodzi. Oznacza to, że często potrzebne są nam takie przejściówki, które umożliwiają to, żeby właśnie na przykład coś, co ma inne wejście na taką bardziej brytyjską wtyczkę na przykład, żeby można było to podłączyć. Tutaj też na tej wtyczce od razu mamy start do wentylatora i też warto wspomnieć o tym, że dopóki to nie jest włączone, to nie ma w tej wtyczce prądu. Dodatkowo tutaj mamy też zasilanie do wiatraka, który jest pod sufitem. Jak popatrzycie, tam ten wiatrak się znajduje i ten wiatrak siłą rzeczy jednak w tym gorącym klimacie też jest bardzo tutaj potrzebny. Zabieram Was teraz do łazienki, żeby pokazać Wam, czym taka łazienka różni się od polskiej. Po pierwsze, mimo tego, że nawet mamy tutaj akurat w tym mieszkaniu zamontowaną rurkę na tą zasłonkę, to mało kto to robi. Prawda jest taka, że tutaj w tej części prysznicowej najczęściej po prostu, kiedy się kąpiemy, woda nam się wylewa na całą podłogę. Dlatego też ważnym elementem każdej łazienki, każdego domu jest taka to ściągaczka do wody. Wygląda to trochę tak jak przedłużona ściągaczka do wody, taka, z której korzysta się w Polsce do mycia okien. Dokładnie tak to też działa, kiedy zaleje nam się cała łazienka, po prostu ściągamy, tu mamy odpływ i łazienka już jest oczyszczona. Do tego ten prysznic akurat ma tą funkcję ręczną też, oprócz tego, że ma deszczownicę, ale mimo wszystko w Indiach tradycja jest taka, że wody się jednak oszczędza. Jeżeli wody się oszczędza, to bierze się kąpiel kubełkową, czyli taki kubeł z taką rączką jest często na wyposażeniu nie tylko domu, ale także wielu hoteli. Jeżeli bylibyście w tak zwanych heritage hotels albo właśnie w jakichś takich hotelach od 3 gwiazdek niżej, to znajdziecie tam właśnie w łazience zawsze taki kubełek. Polega to na tym, że po prostu nalewa się wodę do tego kubła i potem tą małą polewaczką się siebie polewa i wierzcie mi, że z jednego takiego kubła jesteście w stanie cali się bez problemu wykąpać i wszystko dobrze spłukać. I jeszcze element bardzo ważny, czyli tutaj mamy taki kranik, który to kranik wykorzystywany jest zamiast papieru toaletowego, co oznacza, że to jest wyjątek związany tylko z tym, że ja sobie go zainstalowałam, czyli podajnik do papieru toaletowego. Poza tym standardowo w indyjskim mieszkaniu nie znajdziemy tego, mało kto z papieru w takiej formie korzysta. Wszyscy używają wody do tego, żeby się po prostu po skorzystaniu z toalety wyczyścić. I jesteśmy już w sypialni. I tutaj kolejna ciekawostka związana jest z pościelą, bo co prawda łóżko jak łóżko, wiele się od innych łóżek nie różni, ale kiedy kupujemy sobie komplet pościeli w Indiach, to ten komplet pościeli składa się z takich właśnie poszewek na poduszki oraz z takiego prześcieradła. I to jest jeden zestaw. Kołdra jest sprzedawana dodatkowo, może być w zestawie, ale ta kołdra, jak popatrzycie sobie, ona jest w takiej formie i nie ma na nią żadnej poszewki,
co oznacza, że kiedy śpimy sobie pod tą kołdrą i się gdzieś w nocy pocimy, to potem musimy całą tą kołdrę po prostu wrzucić do pralki i ją wyprać. Nie ma możliwości, żeby znaleźć w Indiach sensowny zestaw, który składałby się i z poszewek na poduszki, i z prześcieradła, i z czegoś, czym można by ubrać tą kołdrę. Domy indyjskie to często są domy hinduistyczne, dlatego też nieodłącznym elementem ich wyposażenia są domowe świątynie. To akurat nie jest świątynia, to jest tylko moja mała wystawka kolekcji podróżniczej, ale chciałabym tylko zaznaczyć właśnie fakt, że w każdym indyjskim domu znajduje się takie miejsce, może to być właśnie w formie szafki, może być to na stole, może być to zamknięte w szafie, gdzie rodzina właśnie ma swojego opiekuńczego boga. Najczęściej jednego któregoś z głównych trzech, Trimurti, Shiva, Brahma lub Vishnu. Często będzie to również bogini Durga, czyli bogini matka, oraz bóg Ganesha, czyli ten bóg z głową słonia, bóg Hanuman, bóg z głową małpy. To jest taki standardowy zestaw i to jest miejsce, w którym składa się ofiary. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście i zapraszam na kolejny odcinek vloga Atelier Podróży.